To było bardzo dawno. W 1981 roku byłem w dobrym punkcie. Zadzwonił do mnie Piotr Niewiarowski, gościu, którego znałem z tego, że organizował Folk Blues Meeting w Poznaniu. Fajne imprezy w Odnowie. Powiedział, że jest menadżerem nowej kapeli, która będzie się nazywała pewnie Skandal albo Lombard, choć to jego zdaniem nazwy trochę zbyt śmiałe, jak na gospodarną Wielkopolskę. Że są tam dwie wokalistki, niezłe laski, jakby to powiedzieć dzisiaj, i sukces jest w zasięgu ręki, ale nie ma piosenki. A studio w radio jest za jeden dzień. Potem dodał, że stylistycznie to powinno być coś w typie Claptona, Fleetwood Mac albo Dire Straits. No to napisałem piosenkę w sentymentalnym nastroju i w typowej harmonii bluesrockowej Amol, Cedur, Dedur. Niewiar zadzwonił, powiedział, że nagranie się udało i będzie u Mana jutro rano. Lipiec 1981. Włączam TV, a z moim tekstem leci trojanowski numer. Bogaty aranż, kobitki się gibią, pełny highlife i wielki show. I tak już było dalej w pierwszym okresie naszej współpracy. Ja pisałem balladki i nagrywałem je na gitarze akustycznej w kuchni na mały magnetofon, a Stróżniak, Zander i reszta przerabiali to na ostre rockowe numery. Oczywiście agresywny wokal Małgosi i zdolności medialne Wandy dodawały temu blasku. Potem pisałem już tylko teksty, bo okazało się, że Grzegorz potrafi komponować i dobrze wie, czego chce. Najbardziej znane numery Lombardu, do których przyłożyłem rękę autorsko lub współautorsko, to m.in. Bez zysków, bez strat, Droga pani z telewizji, Taniec pingwina na szkle, Śmierć dyskotece, Dworzec pełen snów, Kryształowa, Kto mi zapłaci za łzy, O jeden dreszcz, Spóźniona radość, Stan gotowości i Szara maść. Ledwo odnieśli sukces, a pozazdrościłem im tego i sam zacząłem nagrywać własne numery po polsku. W Opolu 83 Lombard zajął drugie miejsce za Szklaną pogodę, a ja trzecie za jedyny hotel w mieście. Ale nigdy nie zapomnę, jak skacze serce, kiedy kapela gra w radio mój numer, zrobiony zupełnie inaczej, niż sam to sobie wyobrażałem i w dodatku robi to znakomicie. Jacek Skubikowski. Urodził się 25 września 1954 roku w Warszawie. Zmarł 13 czerwca 2007 roku. Polski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Prezenter telewizyjny i sceniczny. Z wykształcenia prawnik. Czytał Łukasz Migdalski.